Witajcie moi drodzy, takie szybkie nagranie robię z kosierki bijakowej do kanału Pro Art Story, ponieważ chłopak tam fajnie zrobił, chyba Arkadiusz, ale mogę imię pomylić, najmocniej przepraszam, z Jumza wstawił silnik Mana i po prostu chodzi to niesamowicie i kosi dużo. I mam do ciebie kolego pytanie o te bijaki, bo kilka razy pisałem. Czy nie wymienić je po prostu na niższe, nie na szeklach, tylko na tym montowane, tu jest 20 pręt, czyli 21, na tym one byłyby dotąd, ale byłyby o wiele szersze, bo tak naprawdę jak widzisz i widzicie ten zakres, one łapią nas tych, tu jest 75 centów, tu. I tak jest po całej długości. No i tam u góry pewnie też jest bijak. Tak, i czy to, i brakuje mi przeciwnoży, odpowiedz na pytanie, czy warto je montować, bo tu zostało wszystko wytupione, bo to jest sieczkarnia w sumie tak naprawdę można powiedzieć, no ale jakby coś tam kosić, kosi. No, dobrze, że spojrzałem, bo szekla jest zerwana. Dużo tych szekli mi poszło w tym roku, więc to też trzeba będzie zrobić, bo latający bijak to jest nieciekawa sprawa, no ale jakbyś mógł coś doradzić, jakie bijaki w ogóle, bo bym chciał jakoś to trochę usprawnić jeszcze. A to wygląda tak. No, to jest typowa sieczkarnia do słomy, daje radę jako tako. Dobra moi drodzy, tam trochę o kosiarce powiedziałem, a teraz kurde, śrubka mi się rozkręciła w kosie tu, kurde, nic, trzeba ją przykręcić. Zobaczymy co jak, leci mączka bazaltowa, zobaczymy co z tego będzie. No i dzisiaj się pszenicę, ale wszystko na szybko, zobaczę, nie będzie, nie wiem czy będą jakieś najlepsze czy nie. Wszystko od czasu zależy, jadę to rozsiewać. Materiał bardzo suchy i widzicie co się dzieje. Byli. Teraz widzicie jak powieje. Ale no co, do sąsiada poleci pewnie. Coś upadnie, zobaczymy jak to będzie. No może więcej otworzę, na razie jadę powoli, żeby to ogarnąć. Bo nie wiem ile będę tracił. Ale materiał suchy, tak jak wspominałem. No i rozsiewa się jak się rozsiewa. Tam leci, dobra. Skończę to, wrócę do was, bo kawałek jest do odjechania. Trochę pozmieniałem moje drodze ustawienia na tym. Zrobione są pacyny, możecie dać znać jak z pacynami walczyć, czy wałek strunowy byłby, dałby radę tutaj wsadzony gdzieś pomiędzy tym zestawiać, to sprawdził się. Kończę moi drodzy na tą chwilę, bo trzeba lecieć dalej, dzisiaj będę siał, ale to powiem, bo co wiecie, wieje i mam nadzieję, że nie przyjdzie deszcz. Pogoda moi drodzy nie dopisuje, jeszcze coś mi się ustawiło, ale walimy to, może się uda zasiać. Zostawidło, daleko, w razie mu. Nic, no tu jest 0,7 hektara, może wyjdzie, zobaczymy co jak. Mamy na to 2 godziny. Oby wyszło, tak, radar pogodowy pokazuje. Dobra, tutaj pszenica Rotox idzie. Nie nagrywam zjazdy, bo nie ma czasu. Pole tak, do przodu. Mama się śmieje. Zjeżdżam, zapomniałem wam bronowanie dograć, ale fajnie szło, odpiąłem je, bo miałem problemy z zestawu. No i tak jak dajcie znać, ten wałek dołożyć, a tam będzie filmik też z kosiarką bijakową, taki króciutki. Jakbyście też mieli jakąś opinię do bijaków, to dawajcie znać. Trzymajcie się, do następnego.